W miarę jak Rosjanie posuwają się naprzód w ramach nowej ofensywy, zmuszając siły ukraińskie do wycofania się z terenów we wschodniej części kraju, siły powietrzno-kosmiczne Federacji Rosyjskiej ponoszą coraz dotkliwsze straty. Co za tym idzie, upośledzenia tego rodzaju wojsk stają się coraz bardziej widoczne. Siły powietrzne i obrona przeciwlotnicza Ukrainy były początkowo skazywane na porażkę, i niektórzy spodziewali się, że Rosja bardzo szybko uzyska całkowitą swobodę działania w powietrzu. Jednak gdy wojna wkracza już w trzeci rok, nadal nie udało jej się osiągnąć tego zadania. W tym filmie wymienię top 5 najlepszych rosyjskich samolotów straconych na Ukrainie do czasu wrzucenia tego filmu. Zapraszam do oglądania. Numer 5. Su-30SM Su-30SM to wielozadaniowy dwumiejscowy myśliwiec oparty na eksportowym wariancie Su-30 przeznaczonym dla Indii, czyli Su-30MKI. Su-30 SM jest w zasadzie dalekim rozwinięciem Su-27, który został zaprojektowany w latach 70., aby stawić czoła amerykańskim myśliwcom czwartej generacji, takim jak Grumman F-14 Tomcat i McDonnell Douglas F-15 Eagle. Uzbrojenie Su-30 SM stanowi 30 mm działko lotnicze GSH-30 Myślnik 1 z zapasem 150 sztuk amunicji. Ponadto samolot posiada 12 węzłów do podwieszania różnego typu uzbrojenia, którego łączna masa może sięgać nawet 8 ton. Co ciekawe, Su-30SM jest bardzo często używany przez rosyjskie siły powietrzne do szkolenia nowych pilotów, którzy później będą latać m.in. samolotami Su-35S. Do dnia opublikowania tego filmu Rosja straciła 11 Su-30SM. Pomimo tych strat, w tym momencie wciąż są w posiadaniu co najmniej 99 takich samolotów. Dodatkowo posiadają także 12 zmodernizowanych Su-30 SM-2, które są wyposażone w mocniejsze silniki oraz radary Su-35S. Numer 4. Su-34M. Produkowany od 2005 roku wielozadaniowy bombowiec taktyczny Su-34 powstał, aby zastąpić starsze, przestarzałe już samoloty, takie jak Su-24. Konstrukcja 134 zachowuje podstawowy układ 127, konstrukcję płatowca, silników, większość konstrukcji skrzydeł i znaczną część wyposażenia pokładowego. Uzbrojenie 134 stanowi 30-milimetrowe działko lotnicze GSH-30 Myślnik 1 z zapasem 180 sztuk amunicji. Ponadto samolot posiada 12 węzłów do podwieszania różnego typu uzbrojenia, którego łączna masa może sięgać nawet 8 ton. Zmodernizowana wersja wprowadzona do służby w 2022 roku, czyli SU-34M, od poprzednika różni się z modyfikowanymi pokładowymi systemami elektronicznymi, które pozwalają na użycie nowego zasobnika rozpoznania optycznego, elektronicznego i radarowego z rodziny SYCH. Nowością jest też radiolokator Kopie DL, skanujący tylną półsferę samolotu, który w razie potrzeby ostrzega przed zbliżającymi się zagrożeniami i automatycznie odpala środki samoobrony. Rosja zamówiła tylko 76 zmodernizowanych bombowców SU-34M, które mają zostać dostarczone do 2027 roku. Jak dotąd dostarczono 14 z nich, z czego jeden został stracony na Ukrainie. Co do starszych SU-34, to na dzień wrzucenia tego filmu Rosjanie stracili 24 złącznie około 140 dostarczonych samolotów. Numer 3 SU-35S ten samolot po raz pierwszy wzbił się w powietrze 19 lutego 2008 roku. Su-35S oferuje zdolności, które sprawiają, że jest prawie myśliwcem piątej generacji. Nie spełnia tylko dwóch wymagań: nie używa technologii stealth i nie ma aktywnego radaru ze skanowaniem fazowym, z angielskiego Active Faced Array Radar. Chociaż nie jest wyposażony w aktywny radar ze skanowaniem fazowym, to jego pasywny radar ze skanowaniem elektronicznym N135 Irbis może wykrywać cele w odległości do 400 km i jednocześnie śledzić do 4 celów naziemnych lub do 30 celów powietrznych, a 8 z nich atakować jednocześnie. Poza tym radar posiada zdolność rozpoznawania obiektów powietrznych i morskich typu swój-obcy, potrafi identyfikować klasę i typ celów powietrznych oraz wykonywać zdjęcia lotnicze terenu. Su-35S jest uzbrojony w 30-mm działko lotnicze GSH-30 myślnik 1 z zapasem 150 sztuk amunicji i ma 12 węzłów do mocowania różnego typu uzbrojenia. Do dnia opublikowania tego filmu 7 tego typu samolotów zostało zniszczonych. Pomimo tych strat, Rosja w tym momencie jest w posiadaniu 115 Su-35S, numer 2, tu 22M3. Produkowany od 1978 do 1993 roku Tu-22M3, to obecnie najnowsza wersja bombowca Tu-22M, będąca w służbie w Siłach Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Głównym zadaniem przenoszącego jednorazowo do 24 ton uzbrojenia bombowca Tu-22M3 jest wykonywanie ciężkich uderzeń bombowo-rakietowych na ważne cele morskie, takie jak amerykańskie grupy uderzeniowe lotniskowców, przy pomocy pocisków manewrujących, takich jak H22 oraz cele naziemne przy pomocy bomb ogólnego przeznaczenia, takich jak FAB-500 oraz pocisków manewrujących, takich jak hipersoniczne H-47M2 Kinzhow. Ciekawostką jest to, że w 2023 roku Ukraińcy pochwalili się strąceniem aż 15 Kinzhowów przy pomocy przekazanych z zachodu zestawów Patriot. Jak dotąd bombowce Tu-22M3 zostały użyte bojowo w Czeczenii, Syrii i na Ukrainie, przed wojną Rosjanie mieli w służbie 60 z oryginalnie 268 wyprodukowanych tego typu samolotów. Jak dotąd stracili jeden z nich na skutek ukraińskiego ataku dronowego na lotnisko wojskowe w miejscowości Solcy w zachodniej części Rosji. Lotnisko to jest oddalone aż o 850 km na północ w linii prostej od Kijowa. Ciekawostką jest to, że Rosjanie planują budowę od podstaw z wykorzystaniem nieukończonych kadłubów, które od lat 90. są składowane na lotnisku w pobliżu kazańskich zakładów lotniczych, lub modernizację 30 istniejących bombowców Tu-22M3 do wersji M3M, co ma pozwolić na wykorzystywanie tych samolotów przez kolejne 45 lat. Numer 1. Bieriew A50U. Produkowany w latach 1978-1992 A-50 to radziecki samolot wczesnego ostrzegania i kontroli. Zbudowany na bazie samolotu transportowego I-76. Bieriew A-50U, dostarczany rosyjskim siłom powietrznym od 2011 roku, jest modernizacją Bieriewa A-50, ale ma nowe wyposażenie pokładowe i zwiększony zasięg operacyjny. Jest także wyposażony w radar obserwacyjny z anteną umieszczoną w obrotowej kopule nad kadłubem, która z zewnątrz przypomina radary w kształcie obracającego się frisbee montowany na zachodnich samolotach tego typu. Dzięki radarowi, który może wykrywać cele powietrzne z odległości do 650 km i cele naziemne z odległości do 300 km, A50U jest niezbędny do utrzymania przewagi w powietrzu, znajdując własnym siłom powietrznym cele do ataku. Według de Military Balance i Warter Forces Rosja przed wojną posiadała od 10 do 14 samolotów A-50U. Do dnia opublikowania tego filmu trzy z nich zostały stracone. Pierwszy został uszkodzony przez Ukraińców podczas ataku dronowego na bazę lotniczą Maczuliszczy, która znajduje się na Białorusi. Drugi został zastrzelony 14 stycznia 2024 roku nad Morzem Azowskim. W wyniku tego śmierć poniosła cała 15-osobowa załoga. W momencie, gdy to nagrywam, nie wiadomo kto jest odpowiedzialny za zastrzelenie, ponieważ według Rosjan był to przyjacielski ogień. Z drugiej strony Ukraińcy twierdzą, że to ich zasługa. W tym celu mogliby wykorzystać systemy obrony powietrznej przeciwrakietowej Patriot S-300, a nawet S-200. Z kolei trzeci A50 został zestrzelony 23 lutego 2024 roku, prawdopodobnie przy pomocy przeciwlotniczego systemu rakietowego dalekiego zasięgu S-200, gdy leciał nad krajem Krasnodarskim w południowym okręgu Federacji Rosyjskiej. Koszt jednego A50 to około 330 milionów dolarów. Co ciekawe, Rosja chce zastąpić całą flotę samolotów A50 Bieriewami A100, jednak z powodu sankcji rozwój tego samolotu został opóźniony. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.